Wiele pań do mnie przychodzi już przedłużonymi rzęsami i pytają się, czy ma to jakiś negatywny wpływ na oczy. Nie jest mi znane, żeby był jakiś negatywny wpływ, niemniej jednak, na przykład, przed laserową korekcją wzroku, o ile to możliwe, zawsze proszę o usunięcie tych rzęs. Pomiędzy tymi rzęsami możemy mieć maskarę, możemy mieć inne kremy, pudry, i to może doprowadzać po zabiegu do stanów zapalnych. A. Nawet najlepiej wykonana laserowa korekcja wzroku ze stanem zapalnym jest operacją nieudaną. Dlatego czysto prewencyjnie zawsze zalecam przed zabiegami okulistycznymi o ściągnięcie tych rzęs. I mniej więcej miesiąc po takich zabiegach możemy z powrotem założyć sobie sztuczne rzęsy.